Mam nadzieję, że Radio Maryja przybędzie narzędzi pracy ewangelizacyjnej i formacyjnej oraz instrumentów służących krzewieniu prawdy, napisał w liście do uczestników obchodów 26. rocznicy Radia Maryja prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Modlitwami i koncertem rozpoczęły się w sobotę w Toruniu obchody 26. rocznicy powstania Radia Maryja. Najważniejszą częścią uroczystości jest: rok temu obchodziliśmy 25. rocznicę powstania Radia Maryja. To było wspaniałe święto dla nas wszystkich i znakomita okazja do podsumowania niebywałego dorobku toruńskiej wspólnoty, w tymże ćwierćwieczu. Dziękowaliśmy wówczas Panu Bogu za te wszystkie dobrodziejstwa, które spłynęły na nas za sprawą ojców redemptorystów oraz współpracujących z nimi ludzi szlachetnych serc. Dziękowaliśmy również za to, że opatrzność postawiła na drodze naszego życia ojca Tadeusza Rydzyka, wspomniał prezes PiS w liście, który odczytał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Kaczyński dodał, że jego zdumiewająca wyobraźnia, twórcza myśl oraz niespotykana moc ducha generująca niewyczerpane siły witalne pozwoliły na stworzenie Enihilo, z niczego, tyluż jakże ważnych dla naszego bytu religijnego i narodowego instytucji. Prezes PiS napisał też, że ma graniczącą z pewnością nadzieję, że kolejne ćwierć wieku będzie równie, a nawet bardziej twórcze, jak te pierwsze 25 lat. Wyraził przekonanie, że będzie ono obfitowało we wspaniałe, twórcze inicjatywy. Przybędzie narzędzi pracy ewangelizacyjnej i formacyjnej oraz instrumentów służących krzewieniu prawdy w przestrzeni medialnej i w życiu publicznym. Wierzę, że z tej toruńskiej służby Panu Bogu i Ojczyźnie wyrośnie lepszy świat oraz Polska naszych marzeń. Modlitwami i koncertem rozpoczęły się w sobotę w Toruniu obchody 25. rocznicy powstania Radia Maryja. Główną częścią uroczystości będzie msza. Wierzę, że z tej toruńskiej służby Panu Bogu i Ojczyźnie wyrośnie lepszy świat oraz Polska naszych marzeń. Życzę więc ojcu dyrektorowi, nam wszystkim oraz ojczyźnie, by jak najdłużej patronował temu dziełu, by był inicjatorem i inspiratorem jeszcze wielu twórczych przedsięwzięć, rozszerzających sferę prawdy i dobra, napisał Kaczyński. W obchodach 26. rok rocznicy powstania toruńskiej rozgłośni w hali widowiskowo-sportowej uczestniczą w sobotę między kropka i neutron. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister środowiska Jan Szyszko, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Girubarczyk, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa i minister z Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, kilkudziesięciu parlamentarzystów, przedstawiciele władz regionu i miasta oraz 15 biskupów. Uroczystej mszy świętej przewodniczy ordynariusz diecezji włocławskiej Wiesław Mering. Do Torunia przyjechały tysiące słuchaczy z różnych stron kraju i zagranicy. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 roku, w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.